Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i będzie to pierwszy odcinek FIFA 19 z SBC Ważne Mecze. Teraz jak widzicie będą wychodziły w czwartki te SBC, nie wiem dlaczego tak zrobili we wtorki, by to fajny dzień, żeby to było właśnie we wtorki, nie wiem czemu zdecydowali się na czwartki, ale okej, niech będzie. Także co, zaczynamy. Pierwszym ważnym meczem jest Chelsea-Liverpool i oczywiście mam wszystkie zespoły uzupełnione. Jak chcecie zrobić taki sam zespół jak ja, to oczywiście macie, będę pokazywał po kolei zawodników wszystkich, jak ktoś nie widzi, jak pokazuję za szybko, to oczywiście sobie możecie zastopować, tam zwolnić tempo filmu. I co, zgłaszamy skład i mamy za to mieszaną paczkę piłkarzy, oczywiście karty Wants to Watch przed chwilą wyszły, więc mamy nadzieję, że trafię, nie robiłem dlatego specjalnie wcześniej odcinka z ważnych meczów, bo chciałem sobie zostawić wszystkie paczki na właśnie karty Wants to Watch, jak będą w paczkach i tak samo mam kilka paczek zachowanych jeszcze, wszystkie złote paczki w ogóle z tych pierwszych SBC, które były i kilka paczek jeszcze mam za Division Rivals, ale to otworzymy sobie jutro, bo a właściwie może nie jutro, może dzisiaj, zależy od was, jeżeli wbijecie mi 200 lajków pod tym filmem, to jeszcze dzisiaj wlatuje, może nie dzisiaj, może od razu, jak tylko wbijecie 200 lajków, wlatuje od razu film właśnie z większego połoku openingu i z SBC, który tam wyszło przed chwilą za Ligę Europy i jeszcze jakieś jedno tam było chyba. Okej, tu jak widzicie nie mam lewego pomocnika, gdzieś go użyłem, lewego skrzydłowego tak naprawdę, musicie użyć tego samego zespołu, co jest ten zawodnik, to jest Forest Green i będzie mieli wtedy zgranie na pewno, bo ja tu mam chyba większość pierwszego właściciela, więc możecie nie mieć po prostu zgrania, jak użycie takich samych zawodników jak ja w tym momencie, bo po prostu gdzieś ten lewo skrzydłowy mi zaginął, nie wiem gdzie on się podział. Jest za to srebrna paczka zawodników, nie jest to nic specjalnego, ale zawsze coś. I Feyenoord z Vitesse, ostatni mecz, tutaj po prostu Holendrów, polecam wam naprawdę brązowe paczki otwierać, zaraz wam pokażę dlaczego. Ale dlatego również, że są Holendrzy, wszyscy chodzą po w tym momencie chyba 700 końców, każdy Holender na jakiejkolwiek pozycji, więc naprawdę już nie jednego trafiłem i nie jednego sprzedałem za ponad 700 tysięcy końców. I mamy złotą paczkę premium i na zakończenie jest jeszcze paczka za 25 tysięcy z samymi zawodnikami. I jak widzicie mamy to jeszcze na rozgrzewkę i rozgrywki UEFA i to SBC będzie dzisiaj lub jutro, zależy od was czy wbijecie łapki czy nie. Tutaj mam Gueye, to jest nieważne, tylko te brązowe zawodników jak widzicie. Możecie sobie zastopować jak chcecie na danym zawodniku po ile się sprzedał, to jest wszystko z brązowych paczek, jak widziałem 80 tysięcy. Ponad 50 tysięcy praktycznie w jeden dzień zarobiłem na brązowych paczkach i mam ponad 200, może nawet 300 zawodników brązowych. Czy to do jakiegoś SBC jak wyjdą, czy to do przerobienia właśnie na zawodników z dwoma srebrnymi kartami, gdzie mogę. I potem może na zawodników ze złotymi kartami, także ja sobie w końcu to mogę usunąć. Zostawiłem sobie wszystko, żeby wam pokazać, tutaj wystawiam kolejnych zawodników, którzy się jeszcze nie sprzedali. I lecimy do paczek. Tworzymy sobie więcej paczek niż mieliśmy za ważne mecze. Ja sobie te paczki, tę mega paczkę, paczkę za 50 tysięcy zostawię na jutrzejszy odcinek. I tak samo paczki chyba, a resztę praktycznie sobie otworzymy. Oprócz tej jeszcze paczki za 15 tysięcy. Także to zaczynamy od tej paczki z dwoma zawodnikami rzadkim. Jeden rzadki, jeden złoty. To jest paczka chyba tam za pierwsze SBC jakie jest. Nie spodziewam się nic coś szczególnego, ale zobaczymy. Także pierwsza paczka za nami. Dobra, otworzymy pierwszą paczkę za 7,5 tysiąca i resztę wam pokażę, jeżeli trafię jakieś ekrany czy jakąś lepszą kartę, bo chyba nie ma sensu, żebym pokazywał takie po prostu beznadziejne paczki. I kolejna paczka, gdzie nie ma nic, chociaż Anglik, napastnik. Vardy! Vardy, tak jest! On jest na pewno coś warty. To jest początek FIFA, na pewno jest coś warty. Okej, to jest niestety paczka niewymienna, więc nie mogę sprawdzić za ile on chodzi ani go sprzedać, ale na pewno go będę używał, bo jest karta naprawdę bardzo, bardzo fajna. I jak widzicie, Vardy około 20 tysięcy, także traf jak na paczkę za 7,5 tysiąca, bardzo, bardzo dobry. Dobra, kolejna paczka z dwoma zawodnikami. Zobaczymy, czy się uda coś trafić w tej paczce. Tak, są ekrany. Pierwsze moje ekrany w FIFA 19, Hiszpania, bramkarz, moja chyba, tak jest? Adam, przepraszam. Adam, 83, moja pierwsze ekrany w FIFA 19. Dobra, ostatnia paczka, paczka za 25 tysięcy w dzisiejszym odcinku, jutro będą te paczki, paczka za 50 tysięcy, paczka za 35 tysięcy jutro w odcinku. Właściwie to za chwilkę będę to otwierał, więc może i dzisiaj w odcinku, jeżeli zostawicie 200 łapek, tak jak mówiłem wam na początku filmu. Także co, otwieramy ostatnią paczkę, zobaczymy, czy uda się trafić coś dobrego. No niestety nie, chociaż jeszcze jest to, nie myślę, że to będzie Tach 82, ale niestety jest to Bender 81, czyli karta trochę gorsza. I dobra, także to była tyle, widzimy się za chwilę lub jutro w kolejnym odcinku w większym, naprawdę większym pack openingu. Na razie.